Witam na moim kanale. Dziś zrobimy taką wróżbę codzienną. Zobaczymy, co tutaj przyniesie los na ten tydzień. Co nas czeka ciekawego. Dobra, karty potasujemy porządnie. O, coś tam leci. Co do Was leci? Jakaś nowe możliwości w pracy, bo ósemka denarów oznacza jakąś zadowolenie z pracy, czasem mistrzostwo w tym, co się robi, ale jednocześnie to też jakieś nowe możliwości. Coś w pracy nam będzie szło dobrze. Dobrze, karty posegregowane, potasowane, lewą ręką na trzy kubki i rozkładamy taki zwykły, codzienny układ. Praca, pieniądze, zdrowie i miłość. Co ciekawego nam przyniesie tutaj los? Zaraz zobaczymy. Jest tutaj na samym początku wieża Boga, ale odwrócona, więc unikniemy jakiegoś niebezpieczeństwa. W tym uniknięciu niebezpieczeństwa pomoże nam jakaś kobieta, często matka, żona, ktoś bliski, ktoś z dużą taką chęcią do przytulania innych, bo tutaj jest duża taka, od strony tej kobiety, taka duża ilość ciepła. To jest to słowo, które mi brakowało. W pracy. Rycerz monet. Silna, zdecydowana karta. Na pewno ona oznacza często jakiegoś faceta, kogoś silnego, kto ma związek z pieniędzmi, który będzie nam dobrze życzył i jakoś tam nam pomoże w działaniu. Jeśli chodzi o pieniądze, tu może być jakaś, unikniemy jakiejś walki, ale mogą być jakieś spięcia w związku z gotówką. Jeśli chodzi o zdrowie, o wisielec. Wisielec oznacza takie dojście do ładu ze sobą psychicznego, kiedy jest taki czas na odpoczynek troszeczkę, kiedy musimy się skupić na sobie. I tutaj bardzo ważne jest w najbliższym czasie, żebyśmy sami ze sobą się zgadzali. I jeśli chodzi o miłość, odwrócony król kielichów, bywają lepsze karty. Ta karta przedstawia faceta, który jest zraniony w serce, ale tutaj jest odwrócona, więc tu jakby leczą się rany miłosne, uczuciowe i idzie do przodu. Ogólnie wszystkie kielichy są związane z uczuciami, więc to może być dość dobra karta, ale no spokojnie musimy zachować spokój w uczuciach, ponieważ tutaj te rany muszą się zaleczyć, jeżeli takie mamy. Jeżeli nie mamy, no to będzie dobrze. Miłego tygodnia życzę i do zobaczenia na moim kanale.